to jak mi ktoś powie, czy Niemcy się zmieniły, to ja odpowiadam, nie. Że wróg może przyjść z każdej strony, dosłownie z każdej, z zachodu albo ze wschodu. Amerykanie odpowiedzieli krótko, jak się wyprowadzimy z Niemiec, wojnę mamy, trzecią wojnę światową mamy w ciągu 10 lat. Oczywiście, że społeczeństwo polskie ruszyłoby bronić Polski, a już w największym procencie młodzi ludzie, że obowiązkowa służba zasadnicza nadchodzi. Tylko trzeba mieć po drugiej stronie dyplomatów. A mamy bandytów. Tymi oni się szykują do trzeciej wojny światowej. Czy uważa pan, że Niemcy się, tak bym powiedział, w istocie niewiele zmieniły przez te lata? Nic. Zupełnie nic? Nic się nie zmieniły. Nic się nie zmieniły, AfD dochodzi do AFP. Tak? AfD, tak. AfD, przepraszam, dochodzi do władzy pomału, przejmuje coraz większe części. To proszę państwa, 17% Niemców uważa, że w Holokauście nie było nic zdrożnego. To jak mi ktoś powie, czy Niemcy się zmieniły, to ja odpowiadam, nie. No, ale ciągle jest to 83%. Których nie zapytano? No, które może mają inne zdania, a zapewne myślę, na że pewno, mają. Na pewno w jakiejś części mają, natomiast proszę państwa, Niemcy do dziś nie uważają, że zrobili w Polsce coś złego. Do dziś zapytani na ulicy Niemcy, czy Polsce się należą reparacje, to przecież my żeśmy im nic nie zrobili. To jest oczywiście kwestia edukacji, ale wiedzy? Przecież tam nie ma takiej rodziny, w której dziadek w Wehrmachcie by albo w Gestapo nie służył. To co, oni nie mają tych opowieści swoich wewnętrznych? No nie, no nie chciałbym na ten temat mówić, dlatego że na ten temat jeszcze przyjdzie nam rozmawiać zapewne. Natomiast proszę państwa, ja bym chciał, żebyście państwo, w istocie, bo ja rozumiem, że świadoma część ogląda ten program, to ja bym państwu chciał uświadomić, że Polska w 1939 roku miała podpisane pakty o nieagresji ze wszystkimi naokoło sąsiadami. I powiem wam, że wyszła na tym jak Zabłocki na mydle, dlatego że za bardzo zaufała papierowi, a ludzie do samego końca nie wierzyli, że wojna wybuchnie, więc myślę tak, że wróg może przyjść z każdej strony, dosłownie z każdej, z zachodu albo ze wschodu, więc Polska musi być silna wewnętrznie, po pierwsze społeczeństwem, które jest po prostu jak jedna pięść w przypadku agresji jakiejkolwiek, i musimy być uzbrojeni. Amerykanie tutaj są jak tarcza w ręku polskiego wojownika, więc myślę sobie, że nie czepiajmy się Amerykanów. A co pan sądzi właśnie o tych ludziach, którzy twierdzą i kolportują takie, nie wiem jak to nazwać, teorie, że to, że jest, to, że stacjonują w Polsce wojska amerykańskie, to jest de facto jakaś tam okupacja, narzucanie nam jakiejś woli? A to, że 250 tysięcy ruskich żołnierzy stacjonowało przez prawie 40 lat w Polsce, to nie była okupacja? A wojsko też mieliśmy własne polskie, które wiedziało, że przecież Rosjanie obok są w Legnicy, nad morzem, trzymali tu broń jądrową, całe dywizje pancerne i co wtedy? No dziś mamy Amerykanów, którzy, proszę państwa, w bazie Rammstein w Niemczech stacjonują od II wojny światowej. I było takie pytanie, bo Niemcy chcieli ich usunąć stamtąd, zresztą tam były protesty społeczne i tak dalej. Amerykanie odpowiedzieli krótko, jak się wyprowadzimy z Niemiec, wojnę mamy, trzecią wojnę światową mamy w ciągu 10 lat. No to tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o ten temat niemiecki. I teraz użytkownik user i tam ma jakieś literki, ciekawy nick, takie. Ale on napisał, panie pośle, jeszcze Polska nie zginęła, póki Marek Jakubiak żyje, pozdrowionka Wojtek. I to jest chyba najbardziej chora optymistyczny komentarz, jaki w życiu widziałem. Kiedy my żyjemy, to jest większa głębia tego zdania. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To znaczy, jak nas nie wymordują, to w nas ta Polska będzie zawsze. I myślę sobie, tak jak niektórzy wątpią w młodzież, ja zawsze mówię, że chodzę, patrzę młodzieży w oczy, mając gdzieś tam z tyłu głowy na przykład Powstanie Warszawskie, które w absolutny sposób jest kontestowane przez liberalne środowiska, co budzi moje oburzenie, powiedziałbym. Nawet mogę powiedzieć, co mnie burzy w tym zakresie. Natomiast proszę państwa, do powstania nie było żadnych naborów. To byli sami ochotnicy.
I tam i dziewczyny, i panowie, najlepszym Krzysztof Baczyński na przykład, to chłopak ledwo kończył szkołę, pisał wiersze, poszedł walczyć o Polskę, w Powstaniu Warszawskim nikt mu nie kazał. Więc myślę sobie, że gdyby dziś, bo w moim wieku ludzie zadają sobie pytania na przykład, nie, czy w przypadku, oczywiście, że społeczeństwo polskie ruszyłoby bronić Polski, a już w największym procencie młodzi ludzie. I to, że dzisiaj kawę gdzieś piją tam na Placu Zbawiciela i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, czy jesteście na to przygotowani. Czy młodzież polska potrafi na przykład, czy jest oswojona z bronią. Myślę, że ktoś, kto chodzi na strzelnicę, tak jak ja na przykład, często, to przecież nikogo innego tam nie widać za bardzo, jak tylko młodzież, więc dobrze jest. Natomiast pytanie będzie pewnie niepopularne wśród młodzieży, ale ja uważam, że obowiązkowa służba zasadnicza nadchodzi. I to było tu mówione kilka razy. Było to mówione. To było tu mówione. Ja to mówię od 2 lat, że nie ma innego wyjścia. Nie ma czegoś takiego jak dobrowolna służba czynna. Nie ma czegoś takiego po prostu. Bo człowiek chyba, że jakoś obsesyjnie zmilitaryzowany wewnętrznie musi być. Natomiast jak ktoś właśnie siedzi w książkach, albo siedzi we własnych pasjach i nagle ktoś mu powie, idź na 3 miesiące kopać rowy, okopy, albo pole walki ćwiczyć, no to przecież on nie pójdzie. No przecież jego, w ogóle on się zajmuje czymś innym, a w wojsku on się może nie tylko saperką posługiwać, ale też komputerami. On może poznawać na przykład, tak jak mówiłem o tym radarze dzisiaj, specznaczenia, że tam będą ludzie, operatorzy potrzebni, którzy będą końcówki tego radaru obsługiwać i tak dalej, i tak dalej. No, wojsko może być też przygodą i ja zapewniam Państwa, że wasi ojcowie i dziadowie, którzy służyli od 2 do 3 lat, oczywiście to było za długo. Te 2 lata, to ja pamiętam, to ten rok był zmarnowany już następny, ale ten pierwszy rok, te pierwsze 3 miesiące tak zwanej unitarki, intensywnego szkolenia naprawdę zmieniał ludzi. I naprawdę uczyli się po pierwsze dyscypliny, porządku i życia w grupie, a po COVID-zie, po internecie, bo wtedy akurat internetu nie było, natomiast internet izoluje ludzi. My myślimy, że my w grupach jesteśmy, ale nie jesteśmy fizycznie ze sobą, a to jest absolutna różnica. Spać w jednym pokoju w 8, niech mi pan wierzy, to jest przygoda. Wierzę. Panie pośle, wierzę i przyspieszamy, bo jeszcze mamy 2 komentarze. I zaraz, szanowni Państwo, przypominam, można już rozgrzewać telefony. Zaraz będziemy pierwsze telefony odbierać. Użytkownik Franek Dolas. Szanowny Panie Kubiak, dyplomaci są po to, żeby rozwiązywać problemy dyplomacją. Jeśli nie potraficie rozwiązywać problemów dyplomatycznie, to znaczy, że nie powinniście być dyplomatami. Proponuję, by politycy razem ze swoimi rodzinami poszli na szkolenia wojskowe i w razie zagrożenia w pierwszej kolejności szli na wojnę. Jestem pewien, że wtedy nie byłoby wojen. Pozdrawiam. W 8 kadencji takie szkolenia wojskowe były w parlamencie. Myślę, że i w tym roku takie szkolenia na poligonie Wesołej się odbędą. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tylko, że Franek Dolas wywołał II wojnę światową. Natomiast tutaj i mało, to się z nim zgadzam, że dyplomaci od tego są. Tylko trzeba mieć po drugiej stronie dyplomatów, a mamy bandytów. I tutaj nie chodzi o to, czy nie ma tu już pola do dyskusji, bo nie ma, dlatego że pole po drugiej stronie zostało wyłączone. I od kiedy 35%, proszę Państwa, my się chwalimy, że 4% PKB przekazujemy. 35% przekazuje Rosja i przeszła na przemysł, na produkcję wojenną. To znaczy, że blisko 40 do 50% ich produkcji przeszła na zbrojeniówkę. I oni tłuką, słuchajcie, tygodniowo tam od 10 do 100 czołgów. Nikt nie wie ile, ale oni wyciągają wnioski, wiedzą, co to są już dzisiaj siatki antydronowe. Oni już to wszystko wiedzą. Dzisiaj już nauczyli na tym i oni się szykują do III wojny światowej. I po prostu tutaj dyplomacja tu już była. No pamiętacie Państwo, jak przecież Sarkozy, jak Scholz, czy tam jeszcze Angela Merkel, no chcieli się dogadywać. Oni jeździli do tego Putina, a on się śmiał im w twarz. On ma zupełnie inny cel. On się nawet, przypuszczam, że on się dogadał, że na linii Wisły jest koniec jego interesów. Ja nawet mogę przypuścić i założyć taką teorię, czytając opracowania z 14 roku Sztabu Generalnego, że wojska polskie mają się wycofać za linię Wisły. Więc pytanie brzmi, i co dalej?